Siema, z tej strony Feniks i zapraszam Was na moją nową serię z cyklu Droga Do. Jak widzimy przed nami mamy skład Barclays Premier League w formacji 4-3-3, czwarty wariant. Oczywiście formacje mogą się zmieniać w trakcie trwania serii. Zaczynamy z czystym kątem od 10 ligi, statystyki to 0-0-0, także zaczynamy wszystko od początku. Jak widzimy przed sobą mamy skład składający się z zawodników, którzy wszyscy mają łączny overall 75. Także mamy Boruca, Sissoko, Rida, Chirishesha, Ritera, Hendersona, Morrisona, Musa Sissoko i na skrzydle Scott Sinclair. Atak, napastnik to Niklas Bentner i na prawym skrzydle Gerard Deulofeu. Otóż na czym będzie ta seria dokładnie polegać? Jeżeli na przykład Niklas Bentner strzeli 3 bramki, bądź też 3 razy zdobędzie zawodnika spotkania, może też tak się zdarzyć, że zaliczy 10 asyst, dostanie upgrade karty o 1 punkt, czyli znajdziemy kartę na markecie z Ligi Barclays Premier League o wartości 76 i zamienimy po prostu tą kartę z Niklasem Bentnerem i po raz kolejny, jeżeli ta karta z łączną, no, z overallem 76, nie pamiętam kto to jest pod filmem, macie link do bazy danych Footheada, tam są wszyscy zawodnicy od 75 overall w górę, aż do 90, ponad 90, chyba 96 jest najwięcej, także nie wiem czy w ogóle tam dojdziemy, ale jeżeli na przykład znowu spełni wymagania, czyli napastnik strzeli 3 bramki, 3 razy zaliczy, 3 razy zdobędzie zawodnika spotkania, bądź też zdobędzie 10, zaliczy 10 asyst na swoim koncie, znowu będziemy mieli upgrade o 1 punkt karty tej pozycji, czyli każda pozycja ma swoje wartości, które musi spełnić, aby dostać upgrade o 1 punkt, czyli na przykład bramkarz musi zdobyć 3 razy czyste konto, 3 razy, bądź też 3 razy zdobyć man of the match, bądź zaliczyć jedną asystę, obrońca musi strzelić i chociaż przynajmniej jedną bramkę, raz zdobyć zawodnika spotkania, czy też zaliczyć 3 asysty, bądź też zachować czyste konto, czyli nie stracić żadnej bramki w ciągu 5 spotkań. Pomocnicy muszą zdobyć 2 bramki, bądź też zaliczyć 8 asyst lub zdobyć 2 razy nagrodę zawodnika spotkania. No i oczywiście napastników już przytaczałem, ale jeszcze raz to powiem. Napastnik musi, aby dostać upgrade o 1 punkt overall, musi strzelić 3 bramki, bądź też zdobyć 3 razy zawodnika spotkania lub zaliczyć 10 asyst w przeciągu kilku spotkań. Bonusy. Dostajemy bonusy. Bonus polega na tym, że wylosuję sobie pod programem random.org daną pozycję. Tutaj zobaczcie, mamy wyniki. Mam przydzielone numery do zawodników, czyli od lewej wszyscy są, tak jak na przykład Niklas Bentner ma 10, Gerard Deulofeu 11, te numery się nie będą zmieniać, po prostu jeżeli będą się zmieniać pozycje, po prostu numerów nie zmieniam, zmieniam tylko zawodników na pozycjach, czyli jeżeli awansujemy do wyższej ligi, bądź też przeciwnik postanowi opuścić boisko, czyli zaliczyć rage quit, poprzez wylosowanie numeru random.org dostaje upgrade danej pozycji, czyli o 1, czyli taki skromny bonus, ale mamy też karę. Jeżeli na przykład, dajmy na to, mamy w składzie Dawida Luiza i ten David Luiz z overallem ponad 80 oczywiście dostanie na przykład czerwoną kartkę, jestem zmuszony do zmienienia tego zawodnika do downgrade'u aż do pozycji startowej, czyli do pozycji 70, czyli do overalla 75, czyli na przykład zamieniam Dawida Luiza z Vladem Chirisheshem. No niestety tak jest, co sobie ustaliłem, nie może być zbyt łatwo. Dodam tylko jeszcze, że w przypadku kontuzji również będzie taki downgrade, na przykład jeżeli Kun Aguero z overallem 88 zostanie kontuzjowany podczas spotkania, niestety też będę musiał zmuszony zrobić downgrade tej karty do 75, czyli zamienię go z Niklasem Bentnerem. No to w zasadzie byłoby tyle, jeżeli chodzi o reguły w tej serii. Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. Nie jestem przekonany, jeżeli takie coś było już na polskim YouTube, to z góry przepraszam. Nie śledziłem za bardzo. Z tego co wiem, jeszcze chyba może były podobne serie, ale nie było takiej, takowej serii. Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Już jutro
będziemy rozgrywać swoje pierwsze mecze w tej serii. Mam nadzieję, że będą pierwsze upgrade'y, jeżeli nie, to trudno, ale będę się starał robić te upgrade'y jak najlepiej i jak najbardziej efektownie i efektywnie. Także dzięki jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w jutrzejszym odcinku. Cześć!